Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mawiasolec. Ja witam was w kolejnym vlogu. Ze mną jest oczywiście Marcel. Dobre. Nie wiem, czy go widzicie, ja trochę kamerkę przestawię. O, teraz powinno być na pewno idealno. Jak widzicie dzisiaj sami, tą kubotkę już mam ogarniętą. Zbijamy kolejny raz niestety, ale musimy to wszystko po pokazach uprzątnąć. Trochę tego zostało, więc dzisiaj do wieczora będziemy mieli na pewno troszkę jeszcze pracy. Chłopaki tutaj jeszcze nas ponagrywają, zdjęcia porobią, będzie pain. Dobra, wprawdzie to byśmy mogli zarzucić wręcz. Kateczkę nawet. Czwórką. Bo tu, tutaj jest, wiesz co, tu jest dość wysoko ścięte i na pewno damy radę to zwinąć. Wczoraj troszkę było nierówne pole, to jest najrówniejsze pole ze wszystkich, tak się cieszę się, że nam akurat to zostało do dzisiejszej pracy, bo wczoraj po dziurach, to powiem ci, jak siedziałem na twoim miejscu, dupa po 3 godzinach, to mnie troszkę bolała. Ale tu już powinniśmy sobie poradzić, tutaj pracownik z Kuboty już nam roztrząsa to. To jest już nawet w miarę, powiem wam, jedno z tych pól, tu jest to starsze, o którym opowiadaliśmy wam, tu jest drugoletnia trawa, czy tam trzyletnia, nie wiem, nawet tu jest ta starsza, po prostu tu jest tamtegoroczna, tam ta trawa jest naprawdę o wiele, wiele lepsza, także ona jeszcze nie doschła, bo dzisiaj była. Dzisiaj ścinana. O, chyba idzie. Za wolno jeździm. Małem. Wyłącz mały. A, na śrubie na bardziej to mnie się... Znaczy, czekaj, ja bym mu coś powiedział. Dobra. Ale było. Zobacz, jakby jeszcze brało zimę, to jeszcze trochę... Bo mówię, bo wczoraj podnieśliśmy to, nie? Bo wczoraj zwijaliśmy już i... A wczoraj wiesz, jak się kurzyło? Bo fakt, że tu jest równiejsze pole, jest lepiej, ale wczoraj zostawało sporo, nie? I dlatego to było tak obniżone. Ale dobra, zobaczymy. Dobra, dobra, dobra. Tak, tego. Także mówię, uwagi się zawsze przydadzą. Wczoraj dlatego właśnie było obniżone na śrubie z racji tego, że łąki i niektóre łąki były nierówne i nam do końca to nie zbierało. Tutaj jak widzicie nawet w miarę daje sobie radę. Obroty mamy na 1500. Mam nadzieję, że nas widać. Kurczę, lipa by było jakby nas... Nie no, widać nas będzie, tylko nie wiem jak z górą. Z racji tego, że nie mam jeszcze tych końcówek wszystkich do GoPro, ale powinniśmy sobie poradzić. Kurczę, jak widzicie, nie wiem czy będziecie widzieć, może na nawrocie, tam już wszystko się powoli kończy, teraz tylko impreza nam pozostała, nic więcej, także naprawdę jest fajnie, jest ok. Cieszę się, że takie pokazy powstały, kilka już, właśnie tutaj Marcel może się pochwalić, będzie miał Kubotę na dniach na testy, to oczywiście jest. Pojedziemy to nagrać. Dobra, poczekaj, dojedziemy do końca, bo nie będziemy tu poprzeczniaka robić, bo jest. Elegancko do góry. Ja może na tym miękkim by był. A w sumie równe pole, to by było lepiej. No i to jest coś pięknego, że to jest skręt, patrz, ja na raz na górze. No ja wiem, nie? To jest coś pięknego, zobacz, nie muszę cofać, nie muszę nic robić. Ja już nawróciłem, także... Dziękujemy. I z powrotem. Trochę dalej. Zaraz właśnie, bo wczoraj, wiesz co, zwijaliśmy inaczej, nie? Zwijaliśmy wszystko na jedną kubkę. Ale tutaj wiesz, troszkę więcej po prostu szerokość naszej pracy będzie większa, to myślę, że jest ok. Bo tam widziałem, zrobił mu za duży. Za szerokie. No, on naprawdę z prasą musiał jeździć wolniej, podbierak nie ogarniał mu tego wszystkiego. Dlatego też lepiej nie ma co robić aż tak szerokiego pokosu. Też jest nagrane to, że właśnie się sapał tam. Dlatego my troszkę mniejszy zrobimy i myślę, że będzie całkiem pompkę. Powiem wam, tak się kurde opaliłem na karku, że to jest jakaś kurwa mała szkoda, ale nie zdejmowałem koszulki, bo tak trochę lipa, trochę ludzi tutaj było. No, sporo było. A ty coś pokazywał, chyba tak. Dobre, nie, naprawdę ziomki są fajne z Kuboty. Myślę, że taka jakaś większa współpraca tu się między nami nawiąże. Kolejne pokazy może się gdzieś zorganizuje znowu, bo naprawdę Kubota jest chętna na pokazy, powiem wam, tak szczerze. Nie, wychodzi nawet w porządku. Kopka będzie zbierał, czy tą Kubotą? Wiesz co, nie mam pojęcia, ale myślę, że jeżeli oni mają tu sprzęt i jeszcze na nawetę widzę nie wjechał, to myślę, że zostanie. Myślę, że zostanie. I to zrobi. I to zrobi Kubotą. Zobaczymy, czy będzie miał jeszcze jakieś do nas uwagi. Chcesz te? Okej. Okay. No, okejka pokazana, można jechać. Nie, jednak nie. Jednak nie, no, uwaga. Jakie macie obroty wałka, tak z ciekawości teraz? Jak jedziesz? Nie,
Ty obrot silnika? Nie. 1500 do... Tak. No, przysłuchaj 1500 obrotu na silniku. 1500 obrotu mam na silniku. O. Czekaj chwilę. Wyłącz na chwilę wałek. Dobra. O kurde. Coś. Mogą być zawalone obroty, wiesz? Mógłbyś włącz? To co, dobra? Pan uważa. Dobra, wyłącz. Wyłącz. A co za wolne? Teraz będą szybsze. Teraz sobie ustaw tak 1200 obrotu. 1200, dobra, bo mówię, wczoraj my na 1500 żeśmy robili, nie? I dlatego tak... Nie, i spokojnie możecie szybciej jechać. Tak? No, no mówię, to jest prosto, to jest, wiesz, tu można sobie... Teraz prościutkie pole, to spokojnie tak... Piątką. Szóstką? Teraz jedziecie na których? Na polowych, tak? Na polowych, tak. Jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej, no dobra, szosówkę sobie, dawaj. Szosówkę i zarzucimy sobie dwójkę. Czekaj, zaraz zobaczymy, jak to będzie. Spokojnie, dobra. Że ona naprawdę, ja ją napierdalałem po 10-15 na godzinę, ona bez problemu tam to stała. Znaczy wiesz, słuchaj, wczoraj mieliśmy inne łąki, nie? W ogóle grabiliśmy tamte i było strasznie nierówno. Tutaj jest tu, także tutaj spokojnie możesz jechać. Dobra, też nie będę brał tego za szeroko, bo tam jak raz zwinęli, nie? Powiem ci, ciężko mi oprasą to ogarnąć, nie? I jednak troszkę będę dawał tego nakładu. No, to odbiera, że ma 2 metry, no to delikatnie, tak jak teraz jest idealnie. No i tak będziemy jeździć, nie? I tak zostaniemy się, że będzie spoko, nie? Teraz jest super. Dobra, no to fajnie. Dobra, zatrzymaj się na końcu, ja sobie wyskoczę. Dobra, spoko. Tak jak teraz układa się sobie. Dobra, cieszę się bardzo. A, dostałem drzwiami. Picuś, blancuś. Zatrawalek na belkę, czy nie zapierdolimy? Nie, spoko. Nie, lepiej, wolę sobie wycofać. No, teraz owinam jeszcze. Mogliśmy go podwieźć, trochę nie pomyślał. Ale jak sami widzicie, się pracownicy, naprawdę spoko. Dobra. Opuszczam. Właśnie szkoda, że nie ma tego strybka, no. No tak, wprawdzie naprawdę będziemy teraz usuwać troszeczkę. Wcześniej, ale obroty wałka zmieniliśmy. A, czekaj, patrz, chyba jednak trochę wolniej trzeba. O. Może jedynką. Jedynka. Co mi się wydaje, że większe trochę obroty damy. Damy te 1400 obrotów, wtedy wiadomo, to troszkę szybciej będzie chodzić. O, teraz chyba ideolo. Wiesz co jeszcze jest, nie wiem czy tutaj w tym też tak jest, krzesło można sobie przestawić na bok. Możesz w tą stronę, w lewo, w prawo. Czekaj, no tu coś... A? Nie, to jest opuszczanie, nie? Na pneumatyka. Teraz próbuj. Poczekaj, moment. Nie, w tym może to nie być modelu, ale... Ale to nie, nie mogę. Także dobra, nie będziemy ten, bo zaraz się coś tu ukabaci nam. Wiesz co? Ja nie wiem czemu, ale ja bym skręcił to na śrubie, bo jednak... Nie, ja już nie mogę, to jest na maksa opuszczone. Ale nie zbiera to. Nie, nie zbiera, nie zbiera. Także dojedziemy do końca, ja sobie to wyrównam, bo tam widzę pod końcówką jest troszkę nierówno. I mówię, w innym modelu jest tak, że jeszcze żaden, nie wiem jak jest w innych cienikach, także nie ten, ale w tych większych cienikach Kuboty jest tak, że możemy sobie fotel na lewo, na prawo, zależnie od pracy, którą wykonują, na przykład podczas orki, w tym wiecie, trzeba się patrzeć do tyłu, cały czas poglądać tutaj kokpita, wszystko, panel sterujący i wtedy właśnie to się przydaje, bo powiem ci, on tak siedział, no. a miał normalnie fotel, nie? I łatwiej mu jest się obracać, jak ja bym siedział teraz tak, no wiadomo, po kilku godzinach pracy jest na pewno już takie uciążenie troszkę dla organizmu, dla karku. Kręgosłup też już siada, a w rolnictwie, jak wiemy, no trzeba z dnia na dzień być wypoczętym, bo nie ma co czekać. Marcin się też ma szalokosy, ale zgodzili się rodzice, że zostanie ze mną jednak na testy. Dobra, skręcisz? Dobra. Ja wyłączę. Okej, było? Dobra. Trochę lekko, wiesz co? Nie, odkręć lekko, lekko odkręć, na półtora. O, dobra. Zaraz Marce dam ci, będzie zwijał. Jeszcze ten ty... Ja? Ojej. Co za burżuazy. Zaraz ci dam, zobaczysz sobie, co ta maszynka nasza wspaniała potrafi. Przesiadliśmy się, mała Marca teraz za sterami. Powiem wszystko, zresztą chyba się nauczył, zresztą jak ja na początku zacząłem jeżdżać. Także już tam ogarnął, co trzeba robić. Także w razie coś to pytaj. Już zaraz od razu wjechali za nami i prasują, to także super, fajnie wyjdzie. Jeszcze nawet może na owijarkę się załapie. Dobra, do końca już na sprzęgle trochę, wiesz, żeby on powoli sobie tutaj dojechał. Cofać? Teraz nie, wyłączasz obrotów, go spuszczasz, biegi wyrzucasz, podnosisz do końca.
No i teraz na miejscu może tak też się nawrócić. Ja nie przyzwyczajony, bo na maksa, u siebie to wiesz, zaraz blokuje. No. I dobra, już odbijaj powoli. Dobra, dobra. I już możesz tutaj stój. Stęgło. O! Więc to możesz troszkę nawet cofnąć, dobra. Jakby cofnąć. Dobra. Nie do góry. Niedoświadczony. Kierowca. Dobra. Jeszcze tu odbij akurat na wprost. Dobra, i możesz popylać, bo zaraz oni będą chcieli, będzie im się spieszyć w zwijaniu. Opuszczaj na maksa, obroty 1200. A, no tam obroty jeszcze. Dobra, i jedź, mi się to wydaje, że troszkę w prawo, ale to zaraz ci powiem. Wiesz co, troszkę w prawo, tak, dokładnie. Troszkę w prawo. A dobra, to prawo. No, no dokładnie. Jeszcze troszkę. Bo oni to prawo dopasują, jednak myślę, że... Kurde, co oni tak zasuwają? O, teraz będzie git. Powinno być ok. Aczkolwiek tak ciężko to trochę z tej strony. O, teraz będzie lepiej mi. Czekaj. Ja ci podniosę kamerę, trochę powinno być lepiej widać. Lewo. Kurwa, co on ściąga? Bo on później tego nie zbierze. Będzie cofał. Obecnie tu. Teraz będzie git. Dobra, jedziemy. Czekaj, myślę, że... Kurde, ciekawe jakbyśmy teraz dwójkę zarzucili. Co możesz spróbować? Dobra, biegnij w górę bardzo. Będzie szybciej troszeczkę. Biera? Weź troszkę obroty zwiększ. Na pewno ona będzie szybciej troszkę chodzi, dobra. Dobrze jest? Zaraz zobaczymy sobie spalanie, jakie nam wyskoczyło. 5? Nie, to jest 58 litrów. To jest dzisiaj. 3,7 litra teraz, no bo wiadomo, troszkę szybciej jeździmy. Troszkę wiesz co, bliżej. Jeszcze, chyba nie wiem, czy jednak nie trzeba będzie jeździć troszkę wolniej. Jednak jest to, wrzuć, dobra, dojedziemy już do końca i wrzucisz tą jedynkę jednak. Śmieją się, cieszą się, bo mają to pomóc dzisiaj robić. Dobra, tutaj bardziej w lewo skręć teraz, żeby nam to, wiesz, zebrało ładnie pokos pod końcówkę. Nie da się, już to jest maksior. Proszę, jaki piękny Kubota, tu spokój jeździ z pracą zmiennokomorową pasmową. Od 80 do 160 belet szybki średnicy. Coś pięknego, powiem wam. Boluś z kamereczką. Szybciej jeżdżą. Coś tu dzwoni? A, stoją. Dobra, jedziemy. Mówię, szkoda trochę tego radia nie ma. Tak trochę cicho, ale jedziemy. Powiem wam, pierwszy raz w Kubocie się tak jakoś... Nigdy się nie interesowałem tą marką. Mile zaskoczony jestem. Po pierwsze ten skrętność, coś pięknego, naprawdę, no, na nawrociach to jest coś pięknego. Coś naprawdę pięknego. Się powtarzam, bo trzeba się skupić na tym, co się robi, bo chłopaki mnie potem z Kuboty, oj, nie to. Bo... Są? Dobra, to tak, trzymaj, tak. Żeby nie było. Obornik no trzeba zwalić. Gdzieś tam, czy przed Gruberem, czy... Albo tu nawet jak pogruberowane jeszcze można. No, tam gdzie pogruberowane. Bo teraz odjedziemy tymi to akurat. No, no bliżej go, tak? Dobra. Tam. Wiesz, ja tego... No bierzemy właśnie. Nie mam kluczy. Zamknięty. Zaraz zobaczymy. Nie, no były. Nie w tego patrzyliśmy, wiesz? Poczekaj. Nie ma. Musisz mi dać. To tam przed lawą. Z tyłu za nimi, czy nie? Tak. Dobra. Trochę zmniejszymy. No. Dobra. Do tyłu. Jedziemy teraz pod lawety.
co już niepotrzebne, niech zabierają. A zostaje nam zgrabiareczka, ja zaraz wsiadam w owijarkę, lecę jeszcze resztę owijać. Krzysiek tam już ładuje. Chłopaki jeszcze mu pojeżdżają. Zostało teraz tylko obornik powywozić. Też było radyjko Rafota. Dobra, lecimy sobie do owijarki. Ten jeszcze raz trzeba, tak? Po każdym. Ty, to jest skalibrowane, jeszcze nie dokończone, to dobre. No tak. To weź jeszcze, przytrzymaj trójkę. Trzymaj teraz. To chyba trójka się trzymała, tak? Dobra. I on sobie skończy. Czekaj. O, i zero. Dobra. Podjeżdżasz pod belę. Dobra. Podjeżdżasz pod belę, nie trzeba kalibrować. Widocznie zapisuję sobie te dane, które zostały. Bo no tak, bo my nie wyłączyliśmy tego. Dokładnie. Cały czas było włączone i dlatego. Zawsze system pokazuje, jak masz P z lewej strony, jeżeli miga, znaczy się, że jest program załączony. Aha. I praktycznie nasza praca polega na wciśnięciu zielonego przycisku. I sam program wszystkie trzy etapy, załadunek, zawijanie i rozładunek robi, nie? Można też zrobić na trzy kliknięcia, ewentualnie manualem, nie? Robić, dobra. Czyli wszystko ręcznie. Teraz trzymamy, lekko, tak? I zielony. I zielony raz. Dobra. Zrobiło nam się zero, załaduję. I teraz 16 owinięć. I... Czekaj, wyrzucimy sobie z biegu. I na kolejne zero czekasz, nie? Tak, no i później wszystko, okej, dobra. Dobra, ja lecę dalej. No super. No. Zobacz, jaki sprzęcior jedzie. Także widzicie, jak dzisiaj moja praca wygląda. Po pokazach już jest, o Boże, nawet zegarek, to ja sobie tak poluźniłem, bo się opaliłem, że dajcie spokój. Mamy już prawie 17. Filmiku dzisiaj nawet pewnie nie wydam, dopiero wieczorem. Dobra, owinie nam to chyba 15 razy owija, albo 16. Lecimy na kolejne. Krzysiek tam już powinien lecieć z owijarką. Chłopaki pojechali przepiąć, bo się paliwo kończy w jednym ściągniku. I zaraz będziemy mieli gitarkę. Dobra, ja już sobie troszkę wrzucę bieg też, bo będę musiał ruszyć, podczas gdy ona wywala, żeby mi się nie podarła przez przypadek. Bo kilka belek nam się tam dzisiaj troszkę podarło. Mówię, za jednym ruchem praktycznie tu trzymamy i wszystko nam idzie. Super sprawa. Nie trzeba być dobrze ogarniętym, żeby to skumać. Dobra, spadła nam, także super. Czekajcie, gdzie my mamy kolejną belkę? Aha, tu mamy. Dobra, to my sobie, ona się mi skalibruje. I dopiero sobie pojedziemy. Dobra, jest wszystko. Wrócimy. Jak widzicie, przyczepa pana Krzysia stoi nie za szybko. Oj, dobrze, tu klima jest dzisiaj już na klacie bez koszulki, bo to już się nie da wytrzymać, bo cały dnia kark mam tak spalony, że dzisiaj to noc będzie jakąś męczarnią. Zwolnimy sobie. Powiem wam, że mógłbym, chciałbym tak robić.
Dobra. Została nam. Rzucamy. Trójeczka. Myk. O Jezu, jaki kocioł dzisiaj. Dobra, w lewo do góry, w prawo w dół. No i podesz. Trzeba pamiętać. Jo, w Welesie to masz na klawiaturze. Tak. Albo na myszce. Albo na myszce. No na myszce masz tracować na joysticku. No, prawdzie tak. Kawał skóry, żeby się dać. Ale będzie fajnie. Teraz bez sprzęgła, reper i sim. Gdzie tu bez sprzęgła? Dobra, będzie tam musieli wyjść i mi mówić. Aha. Znasz trochę, bo to godzin najebał? No, trochę ja. Podjechać? Nie. Dobra, teraz pochyl na siebie i do góry. Dobra, dobra. Dobra, będzie chyba git. To je państwo 600 kg waży ponad. Teraz dolicz sobie belkę też, która waży 600. To już masz tonę 200. Niektóre ciągniki mają udźwig tonę 300, tonę 400 i już mają co robić. Nie wiem, czy dzisiaj tego małego jak nosiło. Rzuciłbym mu trójkę, ale lepiej nie. Jak równo powrót można jechać. Wiem, nie chcę, żeby mi to spadło. To jeszcze podniosę, gorzej będę miał sturę. Która to żeś podnosił? Całego tura muszę im załadować. A oni nie mogą, dlaczego? No bo już wjechali kurwa tym, nie? Tak. A ładowacze nie jechali jeszcze. Wjechali. Nie, bo tam muszą, musi być ta, nie? Nie wiem czemu. Polecia, którą musi być, bo muszą pasami przypiąć. Dobra, jedziemy dalej zwijać, kurwa, akcja nieziemska dzisiaj. Krzysiek już tam czeka, ty bez kitu. Trzeba było się spytać, co z tym, z zabieraniem, nie? Trzeba było pod przyczepę i zaraz to zebrać. Ale jak ciągników nie mają? Zobacz, ale to Krzysiek może swój. No chyba, że tak. Trzeba sobie do Damiana wsiąść któryś teraz. Leć sobie do Damiana sobie usiąść. On zaraz będzie ten, on tam ze mną, to wiesz. Zaraz zobaczcie, jakie tu Picabello jest. Mam nadzieję, że mi nie odpierdoli tak jak tamta. Jak żeś to zrobił wtedy? O! Tak, dokładnie jak ta przed chwilą, tylko żona przeleciała. A, za mocno ją wrzuciło, nie? Mocno, no. A tu nie ma tego, czyli dodać gaz, czy nie. Ona sama po prostu i za mocno, nie? I zaręcznie ją zwaliliście? Tak, zwaliliśmy ją i od nowa program uruchomiliśmy, bo ona tak to jak, wiesz... Tu jest tylko coś takiego, że ja muszę tutaj trzymać, nie? Jeszcze są tamta 170, jakbyśmy mieli ją podpiętą, to bym miał tylko przycisk, żebym kliknął i ona by sama trzymała, nie? No niestety, ale w tym modelu tutaj musimy to trzymać. Znaczy można sobie to kupić, nie? Wiadomo, jak tam zależy od rolnika, jak mu to potrzebne to jest, nie? I ten... I mówię, w tej, wiesz, trzeba trzymać i to, jak ja bym dalej to trzymał, to ona by program i by mi obijała 16 belek, zrzuciłaby i wiesz, i od nowa, nie? A tak to ten. A tak to wiesz, ona sobie zwaliliśmy, uruchomiliśmy program od nowa i wiesz, podjechałem, wziąłem jeszcze raz i już okej. Okay. Po prostu akurat taki nie fakt, gdzieś mogło być w dołku coś ten i mi tu poleciało to.
faktycznie zostało nam już końcówka, jak widzicie, dwa pokosy, to pewnie jeszcze ze trzy belki będziemy mieli i koniec na dzisiaj. Taki ten vlog, nie wiem, to będzie chyba trzeci albo czwarty już z jednej pracy praktycznie. Już dzisiaj naprawdę nie ma nawet siły na gadanie. To co mieliśmy wygadać, to wygadaliśmy się na poprzednich vlogach. Dobra, jak nam ją zwali i jedziemy na... A tu już mamy nawet jedną belkę, także akurat sobie ją weźmiemy. Dobra. Nie będę mu jeździł po pokosach, bo mu tak to rozwalę to. No nie mogę podnieść tego ramienia, bo tak to bym musiał cały program od nowa wczytywać potem. Dobra, to możemy już hydraulikę sobie puścić. Ten jakie ma spalanie? 4 litry, 7 litrów. 2,3 litry na hektar wyszło przy tej pracy, jeszcze bardziej oszczędniejszy niż tamten ogólny, 7 litrów. Dobra, możemy ten zostawić, jak mu depniemy. Kurwa, 12 od razu. Nie będę mu większego biegu wrzucał z tą obijarką, bo tu trochę nierówności. I żeby nie za bardzo mi tu poskakało. Jak widzicie, już końcówka. Zabierają ostatnie lawety, bo obydwie. Zostaje rozrzutnik, ale to jeszcze zaraz będzie rozrzucanie obornika, jeszcze będzie orka, już tu namiot skręcają. Praktycznie owiarkę już dzisiaj będziemy mogli oddać, także jeszcze na naweta pewnie przyleci po to. Krzysiu sobie siedzi w ładowarce, już chyba nie odda nikomu dzisiaj na pewno. Jeszcze pewnie któryś ciągnik będzie podstawiony pod przyczepę, albo już aktualnie zabrali tamtego jednego, bo już paliwo na rezerwie, trochę go dzisiaj pokatowali. Pojeździli, o. Czekaj. O. Bo nie można za ten, jak na maksa bym wziął, to nie chciało mi w ogóle, wiesz. Bo wcześniej tak zrobiłem, kurde, co jest, nie? Ale później się... O nie, ona się wygnała. Dobra, odjedziemy trochę, bo tu zaraz będzie owija, ten, znaczy nawałek zrzucał. O, no i... Ale o, zabierają dwie lawety. Zajebisty efekt. Powiem, pełno roboty na jeden dzień, dzień pokazów. Naprawdę, firmy, które robią pokazy, uwierzcie, że to fajnie się ogląda, wszystko jest ok, ale ile to jest pracy, wiem o tym, bo dziś praktycznie wiem, codziennie byłem tutaj, jak przywozili to wszystko i w ogóle te przygotowania. Dzisiaj to już w ogóle masakra od samego rana, sprawdzanie jeszcze raz wszystkiego. Bez większych awarii się wszystko odbyło. Może poza jedną, tam trochę coś skrzynią na początku było z kosiarką, bo kamień dostała i się trochę nóż skrzywił. Ale pośmierdziało, później naprawili i wszystko już było ok. Dobra, mamy wrzucone. Dobra, ostatni pokos, tam widzę jedna, druga belka. No, jeszcze może sobie dwie dostaniemy, bo tu będzie nawet galanty pokos. Dobra. Jak nam wczyta program od nowa. Ja nie wiem, co z tą małą, czy ta owijarka może owinąć to. Dlatego poczekam sobie i zapytam się później. No tak się ogarnia pewnie tego, jakiś transport, żeby już mu tak to... A, już jedzie. Już jedzie przyczepa z case'em. Case był jeszcze potrzebny, ale sobie case'em pojeździłem. Pewnie gdzieś będzie tam jakiś urywek wcięty, jak musieliśmy załadować na ten... na lawetę. O, tu mamy trochę mniejszy, możemy sobie wszystko... Albo nie i tak, bo będę źle będę ustawiony. No, będą jeszcze dwie belki, dobrze mówiłem. Może ta jedna nie będzie pełna. No, bo Damian właśnie tam kipuje. No i jeszcze orka dzisiaj. No właśnie, może zaraz zostawię na materiał. Bo tu już naprawdę GoPro pada po dzisiejszym całym dniu. A jeszcze orkę bym wam nagrał, bo naprawdę ekstremalnie idzie to. Jest tak ciężko.
dobra, super, aż. No, także dobra, wrzuca nam kolejną belkę i my widzimy się, jeszcze postaram się na orce. Dobra, jak widzicie, my już spadamy do domu niestety, ale dzisiaj orki już nie da rady nagrać, bo chłopaki są strasznie zmęczeni. Nie dziwię się w taką pogodę, my już zjeżdżamy teraz na podwórko i chyba jutro będzie orka do kańczania. Ważne, że skończyliśmy się na kosy, rano było ścięte, wieczorem już dzisiaj owinęliśmy. Jaki tam wieczór, kurna, jest godzina dopiero, chłopanie mi się tutaj startowało, 18.30. Także naprawdę szybkie sianokosy jak dzisiaj. I co, troszkę się pojeździło, troszkę się pogadało, wy sobie pooglądaliście. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć!